bardzo ważny mecz za nas. Trzy porażki, które smo mali teraz. Ostatnia taka dosyć trudna porażka z Politechniką. Na odbudowanie psychiki bardzo ważne zwycięstwo. Mislim, nije łatwo tutaj grać. Szkoda, że dzisiaj nismo mali tu atmosferu, którą wcześniej zespoli, którzy su przychodzili tutaj i opowiadali, jak se gra u Lodzi, nije bilo. Szkoda tego, ale co powiedzieć, zagrali smo dobry mecz, mislim da smo disciplinovano grali, otvorili mecz konsekventne u odbroni. Później smo troszeczkę stracili rytm na strefu, który je LKS ustawio, kiedy smo znalazili i tu solucję, znači później jest bio tylko mecz da se dokonči u sensu. 8 punkti u ostatnjoj kvarti, ile vidim, vigrali smo zbirku. Mislim, że u toj rotaciji zawodników, który dzisiaj smo mali, mislim, da je ovo pewni maksimum mojego zespola. This is a very important game and a win for us because we have a really, really bad game against Politehnika and we need this win and I think this is just beginning of our better and better place. We open a game good, very good in defense, we have a good concentrate and with fast breaks and good defensive rebounds we make our win. Przede wszystkim gratuluję zespołowi z Poznania, który zagrał dzisiaj dobry mecz. Zdecydował dzisiaj, uważam, indywidualności takie jak Damian Kulik czy Micic, który rządził dzień na parkiecie. My niestety nie byliśmy w stanie się przeciwstawić ich bardzo dobrej grze. Zespół właściwie gasł każdą minutą w drugiej połowie i wynik jest znowu fatalny, także no, spóźniłem się, przepraszam na odprawę, ale musieliśmy z zawodnikami sobie spokojnie porozmawiać, także właściwie tutaj nic więcej nie mogę powiedzieć. Wydaje się, że być może jest to dla tego zespołu może troszkę za wysoki poziom, trudno mi jest to powiedzieć, ale to jest kolejny mecz, w którym no, można powiedzieć, że kończy się on wynikiem bliskim kompromitacji, także tyle na ten temat. Tak naprawdę to ciężko powiedzieć coś po takim meczu, któryśmy z rzędu już przegrywamy bardzo dużą ilością punktów. Nie da się ukryć, że jesteśmy w bardzo dużym dole. Wydaje mi się, że jest pewne zmęczenie materiału i nie wiem, może potrzebna jest jakaś, nie wiem, zmiana w tym zespole, jakiś... No, naprawdę ciężko mi powiedzieć, po prostu gramy bardzo słabo. No i na razie nie widać nawet promyka nadziei, bo po prostu gramy tak naprawdę chyba coraz słabiej zamiast coraz lepiej.